Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko swojego klubu w stosunku do projektu ustawy zawartej na druku 909. Nowelizacja przepisów Kodeksu Pracy dotyczących urlopu wychowawczego związana jest z koniecznością wykonania prawa Unii Europejskiej, w szczególności z wejściem w życie dyrektywy Rady z 2010 roku z 8 marca dotyczącej urlopu rodzicielskiego. Nie byłoby w tym nic dziwnego poza faktem, że rozpatrujemy dzisiaj projekt ustawy w trybie artykułu 37 regulaminu Sejmu w tempie kompletnie nieuzasadnionym, niezrozumiałym, sprinterskim, żeby nie powiedzieć już zwyczajowo hazardowym. Dyrektywa była z 2010 roku, a my z 7-dniowego terminu, który zwykle mamy na zapoznanie się z projektem, mieliśmy jako posłowie niecały dzień do zapoznania się. Projekt na stronach sejmowych ukazał się wczoraj wieczorem, a dzisiaj dokonywaliśmy zmiany w porządku. To jest kompletnie niezrozumiałe, panie ministrze. Proszę powiedzieć, skąd ten tryb. Rząd przygotowywał się do implementacji tego prawa od 2010 roku. Miał na to czas. W 2012 roku w styczniu wystąpił do Komisji Europejskiej o roczną jeszcze prolongatę. Dzisiaj państwo nam takie przedbiegi serwujecie. Taki pośpiech zwykle nie służy dobrej legislacji. Jakie to są zmiany? O tych zmianach mówił pan minister. Zasada nieprzenaszalności, podwyższenie z 3 do 4 miesięcy tej części wspólnej, 5 części urlopu, rezygnacja z przepisu stanowiącego podstawę do proporcjonalnego obniżania urlopu wypoczynkowego i przyjęcie zasady, zgodnie z którą bieg przedawnienia urlopu wypoczynkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega ewentualnie zawieszeniu. Wiemy, o czym mówimy. Takie kluczowe dla nas są te zmiany. Zmiana druga dotycząca artykułu 186, która mówi, że wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 4 roku. I paragraf 4. Każdemu z rodziców opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do 1 miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru urlopu określonego w paragrafach 2 i 3. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. I w przypadku niewykorzystania tego urlopu przez ojca, ogólny wymiar urlopu ulega ojca bądź matki, nie można z góry zakładać, ale jednego z rodziców ulega skróceniu o 1 miesiąc. Pan minister mówił tu o konsultacjach społecznych, o tych wariantach, które były przedstawiane partnerom społecznym. Ten pierwszy wariant, który mówił o wydzieleniu z dotychczasowego wymiaru urlopu wychowawczego po 1 miesiącu dla każdego z rodziców, to był ten wariant przez stronę pracodawców bardziej akceptowany. Wariant drugi, który mówił, że wygospodarować 1 miesiąc z tego, który jest, i jeden dołożyć, dodać 1 miesiąc, to był ten wariant, który przez długi czas, panie ministrze, był wariantem obowiązującym, akceptowanym przez, rozumiem, przez stronę społeczną, a ten wariant trzeci praktycznie był w ogóle został od razu odrzucony. Warto podkreślić, że projekt ustawy, który mówi o tym, że wydzielenie nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego ma nastąpić z dotychczasowego wymiaru tego urlopu, czyli z 36 miesięcy, nie podlegał dodatkowym konsultacjom, bo tak naprawdę jeszcze przez cały październik i początek listopada, do 8 listopada, cały czas była mowa o tym, że nastąpi o 1 miesiąc wydłużenie urlopu wychowawczego, co pozwoliłoby w przypadku, kiedy jeden z rodziców nie wykorzystałby tego nieprzenoszalnego urlopu wychowawczego, na zachowanie dotychczasowego wymiaru urlopu. Nie byłoby tej jednomiesięcznej straty, ale nie byłoby również takiej sytuacji, że samotne matki nie straciłyby tego miesiąca w przypadku, kiedy są różnego typu ograniczenia, jeżeli chodzi o wykorzystanie z bardzo różnych powodów, wykorzystanie przez ojca tego urlopu.
A więc ten pierwotny projekt ustawy, który mówił o tym, że urlop wychowawczy będzie trwał 37 miesięcy, był konsultowany. Natomiast to, co Rada Ministrów zmieniła, już nie. Prawo i Sprawiedliwość negatywnie ocenia właśnie te zmiany, o których mówiłam. Chcę zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, że rząd rozszerza te przywileje pracownicze związane z urodzeniem dzieci. Czekamy na projekt też ustawy związany z urlopem macierzyńskim. Tu mówi o nowych rozwiązaniach, a tak naprawdę oceniamy, że są to działania nieskoordynowane, jakieś nie do końca spójne. Nie znamy tam tych rozwiązań, to się jakoś nie zbiega razem. Bo może się okazać, że z powodu tych działań to, co dzisiaj robimy, będzie trudne do wykorzystania, że będzie to wymagało przedłużenia zmiany artykułu 186, w którym mamy zapisy mówiące o tym, że urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. I z całą pewnością podczas dalszych prac nad tym projektem Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie wnioskował o wydłużenie tego wieku przez dziecko, ponieważ w takim przypadku skumulowanie się wszystkich typu świadczeń urlopów macierzyńskich i urlopu wychowawczego może skutkować, że to, co dzisiaj mówimy, że jest tym nieprzenoszalnym urlopem, może być trudne do wykorzystania. Z takich jakby takiego prostego rachunku i z tych zapowiedzi wydłużonych urlopów macierzyńskich wynika, że na przykład urlop wychowawczy wieloraczków mógłby być skrócony. W przypadku bliźniaków może zabraknąć czasu na wykorzystanie 4 miesięcy z urlopu wychowawczego. W przypadku jednego dziecka mogą być to 2 miesiące urlopu wychowawczego. Na pewno to wymaga jakiegoś skoordynowania tych wszystkich zmian. W związku z tym na pewno będziemy zgłaszać zmiany dotyczące wydłużenia trwania tego urlopu wychowawczego do 37 miesięcy, tak żeby samotne matki, ci ojcowie, którzy nie wykorzystają tego urlopu, nie uległ ten urlop skróceniu. I takie poprawki w stosownym czasie przygotujemy. Klub Prawa i Sprawiedliwości wnosi o skierowanie projektu ustawy do dalszych prac i będziemy się tu upierać, żeby była to jednak nadzwyczajna komisja do spraw zmian w kodyfikacjach, ponieważ te zmiany, które są to zmiany dotyczące kodeksu. Dziękuję za uwagę.